Wśród przykrości, które mogą spotkać mieszkańców lokalu, wizyta włamywaczy jest bodaj jedną z najbardziej bolesnych. Ostatnio na własnej skórze doświadczyła tego uczucia rodzina żyjąca na osiedlu Sobieskiego. Dla wszystkich jej członków był to szok oraz kompletne zaskoczenie. Na parterze między 16 a 18 było zostawione uchylone okno w mieszkaniu. Właściciele mieszkania pewnie wychodzili z założenia, że już sporo osób jest na budynku, więc można zostawić okno, szczególnie, że była cieplejsza pogoda, więc na pewno chcieli przewietrzyć to mieszkanie. Okazało się, że w przeciągu tych 2 godzin zainteresowali się mieszkaniem włamywacze. To okno bez problemu sobie otworzyli, dlatego że mają takie teleskopowe urządzenia, które umożliwiają bardzo szybki, cichy sposób otworzenie właśnie takiego uchylonego okna. Dalszy ciąg tej historii łatwo sobie wyobrazić. Mieszkanie zostało fachowo splądrowane i ogołocone z pieniędzy, biżuterii oraz innych wartościowych przedmiotów. Później, jakby nigdy nic, przestępcy wyszli sobie drzwiami, po czym oddalili się w nieznanym kierunku, a ich ofiary do dzisiaj noszą w sobie traumę po wizycie włamywaczy. Jest to bardzo nieprzyjemna sytuacja dla właścicieli mieszkania, dla dzieci, które mieszkają w tym mieszkaniu. Stąd prośba do wszystkich mieszkańców. Przede wszystkim uważajmy na to, czy wszystkie okna są pozamykane w momencie, kiedy opuszczamy lokal. Nawet jeśli wydaje nam się, że sąsiedzi są w mieszkaniu, że nic się nie stanie, że jest bezpiecznie, te okna jednak warto zamykać, gdyż w tym trybie uchylnym one są naprawdę bardzo łatwe do otworzenia dla osób, które się interesują takimi tematami jak włamania. Choć niekiedy postrzegane jest to jako wścibstwo, warto też zwracać uwagę na wszystko, co dzieje się w sąsiedztwie. Dawniej, gdy legionowscy spółdzielcy żyli ze sobą w lepszej komitywie wśród mieszkańców tej samej klatki czy budynku, było to zresztą normą. Uważajmy, kogo wpuszczamy na klatkę i kto po tej klatce się porusza. Jednak taka straż sąsiedzka i zainteresowanie, że coś się dzieje, że są jakieś hałasy, że pojawia się ktoś, kogo nigdy nie widzieliśmy na tej klatce, są bezcenne. Wielokrotnie dochodziło do takich sytuacji, kiedy pojawiali się włamywacze na przykład w piwnicy i już byli na etapie plądrowania jakichś drzwi, prawie im się udało. Któryś z sąsiadów wychodził, interesował się, co się dzieje. Uciekali, zanim dali radę otworzyć takie drzwi, bo po prostu byli spłoszeni przez jakiś ruch na klatce. Oni są na to bardzo wyczuleni, żeby nie zostać zauważonym. Tak czy inaczej, wciąż aktualne pozostaje hasło: okazja czyni złodzieja. Najlepiej więc po prostu okazji włamywaczom nie stwarzać.